Dzień dobry, jak się macie w weekend? No, przyszedł listopad, więc ciemno, ciemno. Jak to się mówi, ciemności egipskie i nawet światła pozapalane wszędzie nie za dużo dają, ale już bez tych światów to sobie nie wyobrażam. Natomiast udało mi się sporo wypocząć, wyspać, bo na tygodniu bardzo mało śpię. No, jeszcze ten jutrzejszy dzień. Także zaległości w śnie nadrobione, mam nadzieję, ale to pewnie tylko do jakiegoś czasu. Temat dzisiaj zaproponowany przez jedną ze słuchaczek, z czym on się teraz, ona zmaga, możemy zrobić w kontekście waszej relacji, dodać. W zakresie czytań indywidualnych adres mailowy jest podany zawsze w opisie filmu. Tyle chyba z najważniejszych informacji. Jeżeli słucha Basia Maj tego nagrania, to tutaj chcę podziękować za pani wie za co. Po prostu chcę oficjalnie podziękować. No dobrze, to myślę, że chyba powoli będziemy zaczynać. Układ numer 1, The Empty Room, Kryształ Górski. Układ numer 2, The Desert Pirate. Układ numer 3, The Temple, Shungite. Trochę się poprzyglądajcie. No dobrze, jak trzeba więcej czasu, jeszcze podwyższę. Zaraz będzie się ktoś triggerował. Trudno, muszę to zrobić, ponieważ jest dużo kart i też nie, chyba nie wszystkich będzie widać, nawet przy podwyższonym statywie. I witam jedynki. Sacred Woman. Wyrocznia wizji 39. The Heart of the Matter. Więcej się dzieje niż widać gołym okiem. Relacje. Grace, łaska. No widać też siłę tej osoby, silną osobowość, praolbrzym. Może to być stara dusza. No, niestety reklama. Może to być osoba, która jest twórcą, ma w sobie dużo inspiracji, czy w ogóle dużo sił, durizes. Może ta osoba być wami też seksualnie mocno zaintrygowana. Znaczy, może być to też osoba pełna inwencji, czy twórczej, czy seksualnej. Take the lead. Samotnością się ta osoba teraz zmaga. Kingfisher. Cierpliwość. Daj swojemu związkowi szansę. Sukces. Jesień. Uwolnij to, co stare i odpocznij. Coś ta osoba uwalnia. Coś, może kogoś. No jesień mamy. Przyjemność. Zrób tylko coś dla zabawy, czyli tej osobie ciężko w swoim życiu znaleźć czas na tą zabawę. Może być tak, że ta osoba jak coś robi, to oczekuje rezultatów, a tak czysto spontanicznie tylko dla zabawy, to ciężko jej coś robić. Coś robić, coś zrobić, prawda? Także tak jakby potrzebowała jakąś przyjemność odnaleźć w swoim życiu, robić coś tylko dla zabawy. Leg up. Miś duży z małym misiem.
bezsensowność karty nieświadomości, jakieś poczucie bezsensowności życia, czy tej, trudno powiedzieć czego, zobaczymy, chaos. Sacred Woman, ta osoba może się zmagać aktualnie z przywróceniem szacunku do siebie, czyli ta osoba potrzebuje siebie pokochać bezwarunkowo, bo prawdopodobnie ta osoba siebie nie kocha. Z brakiem zaufania musi się teraz mierzyć, swoim lub waszym, bo tu może być tak, że wy jej nie ufacie, może być tak, że ona nie ufa, może mieć też problemy finansowe, ale bardziej w kontekście króla monet chodzi o brak pewności siebie, czyli ta osoba potrzebuje pokochać siebie, zaufać też. Wstrzymuje uczucia, ponieważ ma jakiś brak poczucia bezpieczeństwa w sobie i nie zachowuje się spontanicznie. Czyli zmaga się z brakiem spontaniczności, jeżeli chodzi tutaj o uczucia do was. I więcej się tutaj dzieje w tej całej sytuacji, niż ta osoba widzi lub widzicie. The heart of the matter. Ma nadzieję na przyszłość, a serce sprawy jest takie, że ta osoba ma wewnętrzne dziecko do uzdrowienia i potrzebuje uwolnić lęk. I rzeczywiście tu jest aspekt tego zaufania, tak, że ta osoba ma tendencję do dominacji. W niektórych przypadkach jest to trójkąt miłosny, w innych przypadkach, gdzie nie ma trójkąta miłosnego, chodzi o jakąś silną traumę, która powoduje, że ta osoba w relacji z wami mocno się kontroluje i chce dominować, lub kontroluje się z powodu trzeciej osoby. Przyjemność? Tak, ta osoba w swoim życiu wszystko chce kontrolować, więc ciężko jej coś zrobić dla zabawy. Cesarz. I jest kryzys w waszej relacji, musiałaby ta osoba popracować nad lękiem i kontrolą. Aktualnie mogą ją też blokować jakieś sprawy związane z mieszkaniem, z domem rodzinnym. Jeżeli ta osoba ma rodzinę, to może rodzina jest przeszkodą, mieć jakieś sprawy mieszkaniowe, bytowe. A jeżeli nie, to bardziej by chodziło o coś z jej domu rodzinnego, że jakiś brak poczucia bezpieczeństwa wyniosła ze swojego domu rodzinnego, a w jakimś sensie ten sukces no tak nie do końca z tym sukcesem. Aktualnie zaczęła się w niej transformacja. Widać też jakieś takie poczucie, że nie doczeka się lepszych czasów. I w jakimś sensie zniecierpliwienie. Widać dużo obsesji. Może ta osoba obsesyjnie o was myśleć. I przeszkodą jest lęk. Ma niespełnioną tęsknotę za czymś trwałym. Przeszkodą jest lęk. I macie w jakimś sensie odbicie lustrzane, czyli oboje się kontrolujecie. Dlatego oboje potrzebujecie gardę opuścić i wyjść z głowy. I dla tej osoby spotkanie was to szansa na transformację. Na razie ta osoba nie podejmuje działań, byłaby dla niej zachęta, żeby podjęła działania. Na razie brak równowagi, bo silnie jest wami zainspirowana, ale ma kartę biorcy, tak? Czyli nie tutaj właśnie tego jest take the lead. Musiałaby zacząć coś robić, żeby wasza relacja przetrwała. I na razie ta osoba uzdrawia wewnętrzne dziecko, szóstka kielichów. Jest też aspekt bratnich dusz i może ta osoba o was myśleć. Macie odbicie lustrzane. Z dodatkowej talii z czym się zmaga? Czyli z lękiem i kontrolą, brakiem zaufania, wewnętrznym dzieckiem. Może tu jest też trzecia osoba, ale bardziej chyba trauma, bo może być też inna relacja.
Jeżeli jest inna relacja, to sprawy domowe mogą ją blokować. Jeżeli nie, to po prostu coś z domu rodzinnego pokutuje. Ale widać transformację i widać, że nie podejmuje ta osoba działań. No jakieś poczucie bezsensowności, nie wiem. Czy tej sytuacji, czy życia może być w tej osobie. Tutaj można jeszcze zobaczyć coś więcej, czego dotyczy ten bezsens. Czy chodzi o sprawy materialne, czy relacyjne. Bezsensowność. Tak jakby jakieś zagubienie w tej osobie. Strefa komfortu. Czyli ta osoba wie, że to tkwienie w ochronnej skorupie nie ma sensu, że to do niczego nie prowadzi, ale ciężko się tej osobie przełamać, bo widać strefę komfortu. Może być też tak, że życiowo w jakimś sensie ta osoba tkwi w jakiejś strefie komfortu. To może być na przykład inna relacja, w której wie, że tkwi bez sensu, że tam już jakby się nic nie rozwija. I nie dzieje, i nic ta relacja już nowego nie wnosi, a mimo to ta osoba w tym tkwi, bo jest to jej strefa komfortu. Albo na przykład wie, że z wami tkwi w tej ochronnej skorupie i wiem, że to jest bez sensu, bo to nic nie zmienia, a jednak nie potrafi się przełamać. Jest tu jakaś blokada. Prawdopodobnie jest to coś z jej domu rodzinnego lub związane z domem rodzinnym. Zmaga się z niezdecydowaniem, z uczuciami, które powstrzymuje, bo zakochała się ta osoba w was. I tutaj znowu jest pokazana przeszkoda. Czyli marzy o was, ale uczucia wstrzymuje. Więc tutaj musiałaby zdobyć się na odwagę. Hamują ją lęki i kompleksy, brak zaufania, nie jest wami szczera, jeżeli chodzi o uczucia. I brak zaufania, czyli przeszkodą jest to, że ta osoba tkwi w uczuciu, któremu nie ufa. Czyli zmaga się też dodatkowo z tym, że nie do końca słucha intuicji. Zobaczmy teraz wiadomość. Czy dasz mi drugą szansę? Chcę jej. Jesteś tęczą w moim szarym życiu. Tu też chodzi o uzdrowienie w tej tęczy. Wszystko, czego kiedykolwiek chciałem, potrzebowałem, jest w tobie. Wyrzuty sumienia. Wiem, że schrzaniłem sprawę i to mnie dobija. Czyli z wyrzutami sumienia też się zmaga. Jesteśmy sobie przeznaczeni, wiem o tym, niedługo wracam. Rozmawiam o tobie z innymi osobami. Czas podjąć decyzję dotyczącą, no, czyli zmaga się z niezdecydowaniem, wie, że decyzja jest do podjęcia. I udaje, tak, cesarz, udaje, że nie, zwracam na ciebie uwagi, tak naprawdę nic nie związane z tobą, ale... Ta osoba się maskuje. I jakieś trudności rzeczywiście. One mogą być związane z domem rodzinnym, tam gdzie ta osoba się wychowała, lub jeżeli ma rodzinę, to musiałaby może z tą rodziną sprawy poukładać. No różnego, to jest ogólne czytanie, różnego rodzaju trudności mogą. Potrzebuję twojego wsparcia i ciepła, to może być związane z wewnętrznym dzieckiem, może być też, ponieważ ta osoba ma lęki i kompleksy, z którymi się zmaga, no to może też potrzebować jakiejś zachęty tutaj do działania z waszej strony. Być może nie okazujecie tej osobie tutaj tej zachęty. Chcę być osobą, na której możesz polegać. Szczęście jest moim priorytetem. I z czym zmaga się w Charmsach?
No właśnie, jest podkreślona siła tej osoby. Tam w Durizasie, czyli w wielu przypadkach jest to osoba młoda i silna, a nawet jeżeli już nie jest taka młoda, to czuje się młoda i silna. Young is strong. Zmaga się z lękiem i brakiem nadziei w tej sytuacji. Jesteście dla tej osoby kimś wyjątkowym. Też ta relacja wzmocni tą osobę w diamencie. Zmaga się z brakiem zaufania, korony. Potrzebuje czakrę korony odblokować. Możecie się też jej śnić, dream, ale w kontekście rycerza kielichu bardziej chodzi o marzenia, że ma tutaj dużo marzeń, a ich nie realizuje i z tym się zmaga. I potrzebuje odciąć się czy to od innej osoby, czy od swojej rodziny. Coś przepracować z przeszłości, bo są jakieś trudności i tam jakaś karta wybrzmiała z tą przeszłością, że jakaś przeszłość jest tutaj do zakończenia i trzeba podjąć decyzję właśnie o zakończeniu pewnych spraw i rozpoczęciu nowych dla tej osoby. Dajcie znać, moi drodzy, jak to z wami rezonuje. Życzę wam miłego weekendu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się, pa. Witam dwójki, z czym on, ona się teraz zmaga w kontekście waszej relacji. Wewnętrzne dziecko, reparenting yourself. Z przywracaniem się do równowagi, ta osoba przywraca się do równowagi. Próbuje zapanować nad swoim językiem. Ta osoba ma problem z mówieniem do innych w sposób taki akceptujący i też może sama siebie krytykować, czyli może krytykować sama siebie, może krytykować innych. Też wygląda to na wasze odbicie lustrzane. Prawdopodobnie ta osoba potrzebuje powiedzieć wam o uczuciach, czy w ogóle bardziej łagodnie się do was zwracać, czy być bardziej miłą. Self-esteem, samooceną. Może się ta osoba mocno kontrolować. Tu znowu to odbicie lustrzane jest pokazane. Tu, tu. Odpuść z lękiem i kontrolą. Może mieć też takie myśli, żeby sobie tutaj odpuścić tą sytuację całkiem, ale może chodzić o lęki, kontrola, dagas, transformacja, transformacja, rebuild. Ta osoba przechodzi transformację. Wyrażaj swoją miłość, śmiało wyrażaj swoją miłość, właśnie. Speak the language of love. Więc ta osoba wam o uczuciach nie mówi, jest zblokowana. Z impasem musiałaby przekierować swoją energię. Jakiś impas w życiu tej osoby. Biała wiedźma, może to być stara dusza. Tiger, accept your magnificence. Ta osoba, tak, tu jest właśnie ten aspekt i w tygrysie, i self-esteem. Musiałaby uwierzyć w siebie. Pewność siebie tutaj jest kluczowa. Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym, więc potrzebuje zwrócić się o pomoc i z tym się zmaga, bo nie bardzo potrafi. No place like home. Może to być osoba typu domator. Kontrola. Zmaga się z kontrolą. Tak, odpuść. Czyli w odpuść chodzi o lęki kontrolę, że ta osoba próbuje manipulować tutaj. Za bardzo chce kontrolować i dog. Ale z natury jest to osoba lojalna. Natomiast mało pewna siebie. I tutaj też w tygrysie, oczywiście, bo tygrys jest powiązany z energią żeńską, czyli z intuicją, mamy też to trzecie oko, prawda? Więc chodzi i o słuchanie intuicji i pewność siebie. I tu jest ta pewność siebie również, confidence, także dużo tu o pewności siebie. Widać wewnętrzne dziecko i widać, że ta osoba powoli przywraca się do równowagi.
widać jakiś impas energetyczny w jej życiu i widać, że ma problem z okazywaniem uczuć. Wyrażaj swoją miłość i z tym się zmaga. Możemy dolosować. Czy ta osoba w dzieciństwie była wychowywana tylko przez jednego z rodziców? Czy w jakimś sensie została przez tego rodzica opuszczona? Czy dosłownie, czy emocjonalnie potrzebuje wejść teraz w rolę opiekuna samego siebie, samej siebie? W jakimś sensie została zdradzona, tak. Jakieś konflikty były w jej życiu rodzinnym. W jakimś sensie została zdradzona. Także rzeczywiście jest ta siła, ta osoba się nadmiernie kontroluje, nie słucha intuicji, brak poczucia bezpieczeństwa. Dlatego wymaga może modlitwy, pomocy, może też ciężko jej się zwracać o pomoc. Jeszcze się ta osoba nie uzdrowiła, jeszcze nie posłuchała intuicji i jeszcze nie pokochała siebie w pełni. Ale uczucia dla was ma, tylko niedojrzałe i na coś tu czeka. Dlatego widać brak równowagi. I tutaj z tą niedojrzałością speak the language of love, że albo jakiś właśnie niedojrzały język, niedojrzała komunikacja, czy brak właśnie jakiejś takiej otwartej komunikacji. Tutaj właśnie brak pewności siebie, dokładnie, brak pewności siebie. On może być w niektórych przypadkach powiązany z sytuacją materialną, ale nie w każdych. Bardziej jest powiązany z jakimś lękiem i ta osoba uczucia wstrzymuje. I ten aspekt niedojrzałości też, że w wielu przypadkach to może być osoba niedojrzała emocjonalnie, w innych, bo to jest ogólne czytanie, po prostu powstrzymywać uczucia, no. To, że powstrzymuje uczucia, to na pewno 100%. Z tą niedojrzałością może nie w każdym przypadku. Znowu brak równowagi. Siedzi w ochronnej skorupie. Za dużo ma lęków. Nie buduje z wami tej relacji. Nie wyciąga ręki do współpracy. Coś z przeszłości jest, co ją blokuje. Podświadomy lęk. I to jest tak, lęk przed odrzuceniem albo popełnieniem błędu w tej sytuacji, czy krytyką środowiska swojego, jeżeli ktoś tutaj jest jeszcze w innej relacji. Czasami lęk przed krytyką, oceną innych też właśnie z tej niedojrzałości się bierze, więc też może być wynikiem niedojrzałości albo po prostu lęku. Jakiś cykl karmiczny jeszcze się nie zakończył, więc ta osoba nie zachowuje się spontanicznie. Z domu rodzinnego ona wyniosła rolę ofiary bądź coś powiązane z domem rodzinnym. Więc zmaga się z lękami, z mentalnością ofiary, z brakiem zaufania. Ta osoba mogła kogoś stracić w swoim życiu, czy w dzieciństwie, czy później. Widać brak zaufania i marazm i po prostu ta osoba nie podejmuje działań. Może być to osoba spod znaku strzelca. Nie w każdym przypadku. Chodzi o głównie o uzdrowienie w umiarkowaniu, że ta osoba wymaga uzdrowienia emocjonalnego. Równowagi jeszcze pełnej nie ma. I być może ta osoba była w jakiejś relacji stałej, która się zakończyła, która się wypaliła lub zakończyła, wieża. A jeżeli nie, to jest po prostu informacja, że ta osoba transformuje swoje lęki. Bo mogą być tutaj jakieś obciążenia z domu rodzinnego albo w ogóle jakieś obciążenia związane może z jakąś inną relacją właśnie, która się rozpadła. Lub wasza relacja się rozpadła. Ale cały czas pokazuje mi się odbicie lustrzane i bardzo możliwe, że ten aspekt wewnętrznego dziecka to wy macie oboje.
z dodatkowej talii, z izolacją i rozczarowaniem, z wewnętrznym dzieckiem i może być też zły wpływ osoby trzeciej lub osób trzecich, o ile nie chodzi o lęk. Czyli ta osoba się od was izoluje, rozczarowanie ukrywa w milczeniu, brak równowagi, nie słucha intuicji, czyli zmaga się z niesłuchaniem intuicji, brak równowagi. Uczucia dla was ma, tylko tak jak wspomniałam, albo niedojrzałe, albo je powstrzymuje, albo jedno i drugie. I z brakiem zaufania. Tu bardziej chodzi, może się zmagać też z zazdrością swoją, ale na pewno brak zaufania, więc tu raczej... Ale oczywiście ten brak zaufania też może być powiązany z jakąś inną, trzecią osobą czy sytuacją. Bo od kogoś ta osoba dostała po głowie, czy to w dzieciństwie, czy na późniejszych etapach. Na razie to nie działa, więc powinnaś lub powinieneś skupić się na sobie i ludziach wokół ciebie. Ta osoba przechodzi transformację, ale nie jest to zakończone. Tęsknię za naszymi rozmowami. Próbuję pokonać swoje lęki. Jestem znudzony i czuję brak spełnienia w swoim życiu, czyli zmaga się też z jakimś... Na jedynce była bezsensowność, taka karta. I tu też może być podobnie. Jakieś poczucie bezsensu życia i braku celu, tak? Braku spełnienia. Lęk przed bliskością, a wiem, że mogłabyś mnie uczynić człowiekiem najszczęśliwszym na ziemi, ale przeraża mnie myśl, że mógłbym zrobić tak samo. Z lękiem przed bliskością. Proszę stary, zachować się cierpliwość w tej sytuacji, to dla was wezwanie. I muszę wybrać między tobą a inną osobą, lub wy musicie wybrać. Tutaj właśnie ta trzecia osoba trochę też wybrzmiewa. I tu karmę macie. Nie zakochałem się w tobie, bo zawsze cię kochałem, zawsze będę. Zazdrością, tak, rzeczywiście. Czuję zazdrość o ludzi wokół ciebie. Chcę być przy tobie też. Możliwe, że wy jesteście w innej relacji lub macie dużo. Jesteście otoczeni czy rodziną swoją, czy w ogóle macie dużo przyjaciół. To oczywiście w każdym wypadku różnie. Ale zazdrością się zmaga, tak. Nie uciekam od ciebie, ale samego siebie. Jestem zagubiony w oceanie, który jest z tobą. Zagubienie właśnie. Też było wyczuwalne to zagubienie. Gdybym tylko miał odwagę powiedzieć, jak bardzo cię kocham, śmiało wyrażaj swoją miłość, prawda? Więc... Ta osoba ma uczucia, ale ich nie wyraża, powstrzymuje. Wygląda to na jakiś lęk przed bliskością, na pewno może być też przed odrzuceniem. I z czym zmaga się w czarnsach? Diament też był na jedynce, ciekawe. Z wewnętrznym spięciem. Dużo ta osoba ma wewnętrznych spięć w flamingu. Z umysłem swoim się zmaga, dużo w głowie siedzi, potrzebuje umysł wyciszyć. Zmaga się z karmą związaną z domem rodzinnym. Jakaś karma związana z domem rodzinnym. Tu może chodzić właśnie o monkey mind, jest małpa, chociaż małpa czasami zaprasza do zmiany kierunku, do jakiejś zabawy. Raz zobaczymy, co tu pisze. Love you. No ma uczucia dla was. Małpę na razie odłożymy. Z brakiem pewności siebie konik morski się zmaga. Z wewnętrznym dzieckiem, z brakiem pewności siebie. Potrzebuje zmobilizować siłę woli do zmian i
zacząć z wami współpracować, paletka. Ale ta relacja inspiruje ją do zmian. Inspire. I też w tej nucie też może chodzić o inspirację. Zmaga się z lękiem i brakiem nadziei. I zobaczmy w kocie, w małpie i w diamencie. Z czym się zmaga w diamencie? Bo też diament może być informacją, że jesteście dla niej kimś wyjątkowym. Diament też może być informacją, że ta relacja ma z wami wzmocni tą osobę. Siła. Aha. No jesteście dla niej kimś wyjątkowym, zmaga się z namiętnością też. Dużo namiętności do was czuje i z tym się zmaga. Z namiętnością, a w niektórych może przypadkach, to jest ogólne czytanie, ta osoba nie potrafi być w jednej relacji z jedną osobą, bo szybko się nudzi i potrzebuje nowości, tak? Ale to nie w każdym. W przypadku w niektórych tak może być. Ogólnie tutaj właśnie zmaga się z ogniem, pasją, którą tutaj czuję. A w kocie konflikt wewnętrzny, chyba że jakieś konflikty z innymi ludźmi. Ale aha, zazdrością, dobrze. Czyli w kocie ona chce być dla was tym kimś jedynym, wyjątkowym. I tutaj chodzi o zazdrość, że ona podejrzewa, że ma konkurencję, albo może faktycznie ma, a w małpie konflikt też. No czy... Potrzebuje, bo ta osoba za bardzo się kontroluje, może zmagać się z chęcią dominacji, czy z jakimś nadmiernym pragmatyzmem życiowym. W niektórych przypadkach ta osoba może być szefem, prowadzić firmę lub zarządzać ludźmi, może być sędzią, prokuratorem czy policjantem i musi być ciągle taka czujna, zmobilizowana do działania. Ale to też nie będzie oczywiście w każdym przypadku, to jest ogólne czytanie, ogólnie rzecz biorąc z lękiem i kontrolą, która powoduje wewnętrzny konflikt. I jest tu chyba aspekt też dla tej osoby powiedzenia prawdy, że jest to do powiedzenia prawda. A ta osoba wam o uczuciach nie powiedziała. Moi drodzy, dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Trzymam kciuki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Trzymajcie się, pa. I witam trójki bardzo serdecznie. Z czym on, ona się teraz zmaga w kontekście waszej relacji? Gardner. Może pracuje nad sobą. Harmonia. Consider your foundation. Look at how committed you are to love. Spójrz, jak jesteś oddany miłości. Na ile jesteś oddany? Oddana. Shelter, safety, nurture, warmth. Beauty. Wydaje mi się, że ta osoba dużo teraz przebywa w domu, tam czuje się bezpiecznie, ciepło, szuka ciepła. Algis, wyciszenie, uzdrowienie, czakra korony. Uwolni siebie, nadszedł czas, by przejąć kontrolę nad swoim życiem. I tu rzeczywiście wydaje się, że toruje sobie jakąś nową drogę, że pracuje nad sobą. Breaking trail. Jest na granicy przełamania się tutaj, jeżeli chodzi o jakieś nowe, coś nowego, jakaś nowa droga. Strażniczka zwierząt, zaufaj swoim instynktom. Ze słuchaniem intuicji się zmaga. Przygotuj się na zmianę. Czyli ta osoba jest w trakcie transformacji lub wkrótce ją przejdzie. Pokaż wszystkim, co potrafisz, dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem. Albo to robi, albo byłaby zachęta. Taniec. W niektórych przypadkach ta osoba może tańczyć. To the sea. Rzeczywiście transformacja, uzdrawianie.
Wybór karty uzdrawiania, tak. Czyli ta osoba stoi przed decyzją tutaj, przed wyborem, zmaga się z wyborem, czy pracować nad sobą, czy nie. Dżentelmen, jest to wasza bratnia dusza. I też wydaje mi się, że o uczuciach ta osoba wam nie powiedziała i też trzeba byłoby powiedzieć, bo tutaj nadszedł czas, byś przejąć kontrolę nad swoim życiem. To może chodzić o uwolnienie jakichś głębszych emocji, bo wydaje mi się, że ta osoba ma brak poczucia bezpieczeństwa w sobie i jakieś pasty, i jakieś chwasty są do wypielenia w jej wewnętrznym ogrodzie. Prawdopodobnie chodzi o odblokowanie czakry serca. Może coś pokutować z domu rodzinnego. Dołóżmy kart. I wydaje mi się, że ta osoba gdzieś teraz, że się uzdrawia rzeczywiście i zmaga się z tym uzdrowieniem i gdzieś szuka spokoju, wyciszenia, może przebywać dużo w domu. Przywraca się do równowagi, uzdrawia się. Tak. Uzdrawia się emocjonalnie. Na razie ma lęk przed popełnieniem błędu jeszcze, czy przed waszą krytyką, czy przed krytyką środowiska. Na razie tchórzy w tej sytuacji, ale z jakiejś toksyczności wychodzi. W niektórych przypadkach zaczęła po prostu dzielić się swoimi talentami, w innych byłaby zachęta, że jakby ta osoba zaczęła rozwijać swoje talenty, to by nabrała pewności siebie, bo ona też może być bardzo, znaczy bardzo, ona może być mało pewna siebie, więc jakby osiągnięcia i dzielenie się talentami i osiągnięcia w tym zakresie by pomogły jej wyjść z lęków, bo tu może chodzić o lęki, brak pewności siebie. Przywraca się do równowagi. Tkwi jeszcze niestety w starej energii w dużej mierze, ale jest wami silnie zafascynowana. W niektórych przypadkach ta osoba może być twórcą, silną osobowością, więc zmaga się też z taką fizyczną fascynacją tutaj. Może się zmagać z jakimiś innymi zadaniami, jeżeli ta osoba jest twórcą, coś tworzy w swoim życiu. To może się zmagać właśnie z konkretnymi jakimiś zadaniami, bo ta osoba też może być szefem, policjantem, sędzią, prokuratorem, może mieć odpowiedzialne stanowisko, ale to oczywiście nie w każdym przypadku. Myślę, że jest wami silnie zafascynowana i z tym się zmaga. Jeżeli ma tendencję do manipulacji i kontroli, też może się z tym zmagać, bo też król mieczy w odwrocie. Może nadmiernie się właśnie kontrolować i manipulować. I w tym sensie, look how you are committed to love, że to nie ma nic wspólnego z miłością, prawda? Lęk, kontrola i manipulacja. I może ta osoba tego nie rozumie, bo widać, że tkwi w starej energii. Home. Aha, po prostu zmaga się z lękiem i kontrolą. W niektórych przypadkach ta osoba z domu rodzinnego swojego wyszła z taką postawą, że trzeba zadowalać innych, people pleaser, ze szkodą dla swoich potrzeb, ale bardziej chodzi jednak o lęki, kontrolę i brak poczucia bezpieczeństwa, i ta osoba wymaga przebudzenia i zrozumienia właśnie, czym jest miłość, że miłość to nie jest kontrolowanie, manipulowanie. Ale tutaj oczywiście w tym magu z tą silną osobowością i twórcą też niewykluczone. Strażniczka zwierząt, zaufaj. Zmaga się z niesłuchaniem intuicji. Musiałaby zachować się spontanicznie, bo ta osoba toczy walkę wewnętrzną i do tej pory działała na ośle pod wpływem lęków, emocji. Jaką drogę sobie toruje? No, nadzieję ma jeszcze. Jest to ktoś z waszej przeszłości i ta osoba ma jeszcze nadzieję, więc zmaga się z nadzieją, że jeszcze coś z tego będzie, bo chce ratować waszą sytuację. Ta osoba was nie zapomniała.
Oczywiście tu może też chodzić o wewnętrzne dziecko, ale bardziej przeczuwam, że... Znaczy w niektórych przypadkach, oczywiście tu mamy ogólne czytanie, ta osoba może mieć rodzinę, może mieć dwójkę dzieci, mogą tam jakieś być zmagania, ale w tych przypadkach, gdzie nie ma rodziny, bo też wy mogliście tworzyć rodzinę i mieć dwójkę dzieci w niektórych przypadkach, ale w tych przypadkach, gdzie nie ma tutaj spraw rodzinnych takich, to po prostu może być to ktoś z waszej przeszłości, kto ma jeszcze nadzieję i kto tutaj stoi na granicy przełamania się, żeby do was wrócić, czy powiedzieć wam, że chce do was wracać. Ale tu mogą być różne informacje, o wewnętrzne dziecko też może chodzić. Więc ta osoba się uzdrawia rzeczywiście. W niektórych przypadkach stoi przed wyborem, czy czakrę serca odblokować, czy nie. Tutaj też może być aspekt trójkątów miłosnych. Może być tu zaangażowana jeszcze jedna osoba i ta osoba ma wybór między wami i kimś innym. Ale bardziej by chodziło o uzdrowienie i odblokowanie czakry serca. Z tą trzecią osobą też niewykluczone. Bardziej chodzi o lęki. Bardziej chodzi o lęki, bardziej chodzi o uzdrawianie. Także ważne, też macie odbicie lustrzane, żeby ta osoba zaufała, posłuchała tych wiadomości płynących z czakry korony, bo ta osoba chce od was przyjąć tą propozycję, tylko ma jakieś obciążenia emocjonalne, tak, z dzieciństwa, jest zblokowana emocjonalnie, w jakimś sensie mogła stracić dla was głowę. Czy utrata samokontroli i rozsądku właśnie w jakimś sensie, w tej sytuacji, bo to jest, nadszedł czas, byś przejął kontrolę. Mogą być też problemy finansowe, że ta osoba nie jest niezależna finansowo. Mamy król monet w odwrocie, to też ją może blokować. A nie, ona potrzebuje, bo ona uczucia dla was ma. Ale potrzebuję o tych uczuciach wam powiedzieć, podobnie jak na dwójce. Ale może się zmagać z sprawami finansowymi, jak najbardziej. W niektórych przypadkach może się zmagać ze sprawami finansowymi, w innych może się zmagać czy o uczuciach wam powiedzieć, czy nie. Zmaga się z lękami, negatywnymi myślami. Widać jeszcze brak zaufania, tu dużo też właśnie o czakrze korony. Zmaga się z lękami i kompleksami i dużo wewnętrznych napięć ma, bo jakieś lęki ją blokują i brak zaufania, więc z tym się zmaga. A w dodatkowej talii? Z lękami, wahania, podświadomość. No tu może chodzić o te finanse, zaraz zobaczymy, ale może chodzić o lęki po prostu. Tu się zmaga z lękami, braki finansowe lub też w niektórych przypadkach poczucie winy. I ta królowa kielichów w odwrocie już było. Brak zaufania, z brakiem zaufania. Czy ta osoba do was straciła zaufanie, czy w ogóle nie ma zaufania, czy straciła kogoś w swoim życiu i przeszkodą przed nowym początkiem z wami jest brak zaufania tej osoby lub wasz, a tutaj mogą być braki finansowe lub poczucie winy, czy poczucie wylanego mleka też. Może chodzić o pieniądze, tak, królowa monet. Królowa monet też możecie być wy, że wy jesteście stabilni finansowo, a ta osoba nie, też tak może być. Może być też tak, że ta osoba w stosunku do was ma poczucie winy. Ale o finanse może chodzić, tak naprawdę o różne rzeczy może chodzić. Także w niektórych przypadkach po prostu zmaga się z brakami finansowymi, w innych z jakimiś problemami emocjonalnymi, typu żal, smutek lub poczucie winy. Ok, i zobaczmy w czarmsach.
zmaga się z wewnętrznym dzieckiem, w tym słońcu też musiałaby właśnie podjąć jakieś działanie, pomyśleć bardziej optymistycznie, bo też widać negatywne myślenie. Potrzebowałaby wyjść ze skorupy ochronnej żółw. Też ta osoba wymaga uziemienia, uwolnienia lęku, więcej nadziei jej trzeba. Przechodzi teraz przez przebudzenie i to też się z tym zmaga, z uzdrowieniem, przebudzeniem. Perhaps love sama jest zdezorientowana, czy to miłość, czy niemiłość. Może nie do końca rozumie, czy miłość jest. Właśnie, bo tutaj był ten aspekt, że potrzebuje zrozumieć, że miłość to nie jest manipulacja i kontrola, ta osoba. Też może kwestionować, bo wasza relacja nie działa i do końca nie być pewna, co to jest. Perhaps love. Czy to przyjaźń, czy to miłość, czy co? Gwiazda. Z brakiem zaufania i brakiem wiary w siebie. Z zablokowaną czakrą serca. Love. Z lękami, z brakiem spokoju wewnętrznego, z konfliktem wewnętrznym, z karmą z domu rodzinnego. I są aż trzy słońca, to w takim razie weźmy te słońca. Skoro aż trzy, to może chodzić o czakrę splotu na przykład. Tu też jest rozgwiazda, czyli znowu ten brak zaufania i jest to relacja z przeznaczenia, silne powinowactwo duchowe. Znowu czakra serca w blokadzie. I możecie się jej śnić lub może się zmagać z marzeniami, które tutaj ma Dream. A w tych słońcach? No, prawdopodobnie uzdrawia wewnętrzne dziecko i uzdrawia się, właśnie przegląda się w swoim lustrze. Także mi się wydaje, że ta osoba przechodzi transformację. Jest w trakcie, ponieważ śmierć jest odwrotnie, nie jest to proces zakończony, czyli ta osoba zmaga się z wewnętrznym dzieckiem. Pracuje nad sobą, ale nie jest to proces, bo tak czy inaczej, czy ona tego chce, czy nie, to będzie musiała to zrobić. No, tutaj też może być informacja, że ma silne pragnienie bycia razem, czy spotkania z wami, czy właśnie jest potrzeba powiedzenia o uczuciach. Dwójka kielichów, bo to może różne rzeczy znaczyć. Czyli ta pierwsza wersja zmaga się z tym swoim lustrem, ze swoimi lękami, iluzjami aktualnie, tak? Czyli przechodzi przez proces transformacji ta osoba, moi drodzy. Dajcie znać, trzymam kciuki, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!